W miesiącach czerwiec i lipiec odnotowaliśmy 24 pożary lasów, pożary nieużytków oraz pożary ściernisk. W większości były to pożary małe. Do największego zdarzenia doszło w miejscowości Bukowice. Był to pożar 8 hektarów ścierniska, spłonął również kombajn. W ostatnim czasie w niedalekich odległościach w ciągu tygodnia mieliśmy 3 pożary lasów w miejscowości Cieszków. To były pożary w jednym obrębie lasu i mówię jeden po drugim, w jednym dniu nawet się zdarzyło, że w bardzo podobnych odległościach były 2 pożary. W ciągu tygodnia, tak jak powiedziałem wcześniej, były to pożary 3. Przede wszystkim stosować się do wytycznych lasów państwowych, które na bieżąco, tak jak powiedziałem, monitorują wilgotność ściółki i wprowadzają adekwatne tutaj środki zaradcze. Nie rozpalacze ognisk, szczególnie w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a jeżeli już jest tak sucho, że zachodzi konieczność tutaj wprowadzenia zakazu wstępu do lasów, no to oczywiście takie zakazy przestrzegać.